Cześć wszystkim! Znowu Pan 7, dalszy ciąg Wiedźmina 3, dodatek Serca z Kamienia. Dobra, w ostatnim odcinku coś się tu zadziało. Spotkaliśmy dzika z zakrwawionymi kłami i stwierdziłem, że zbadamy sprawę, o co chodzi. Co to jest? Jakaś południca? Czy coś ten deseń? Północnica raczej. Okej, jeżeli to jest północnica, to ubijmy ją. Może mieć kilka ciekawych składników. Okej. Gni. A raczej będę potrzebował Irden. Tak, północnica, dobrze, zgadnę. Okej. O, cienisty pył, tak. To był składnik, który go jakiś czas temu potrzebowałem do jakiegoś eliksiru, a mi brakowało. Północnice nie są zbyt częstymi znaleziskiem. Okej, dobra. Co my tu mamy? Kto spotyka w lesie dzika, ten pod drzewem w bólu zdycha. Taka lokalna wersja. Okej, zobaczmy co z tym listem. Robert, przykro mi, że małże szparagi na imbir nie pomogły na twoją wstydliwą przypadłość wraz z poczuciem małżonki. Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to sproszkowany kiełodyńca, ale tego na stanie nie mam. Dziki są mocno przetrzebione. Słyszałem co prawda, że jeden kręci w lesie nie opodał mojej chatki, ale to ponoć straszny bydlę, które ma już na końcu cię paru myśliwych, więc lepiej trzymać się od niego z daleka. No, ale zrobisz co uważasz. Okej. Nieopodal mojej chatki, tak? Więc może gdzieś tu znajdziemy jakąś rodzinę tego Denata. Okej, czy mapa coś mi mówiła o jakichś budynkach w okolicy? Nie, tylko o tym. Okej. No zobaczmy, czy tam coś... tam kogoś znajdziemy. Okej. Halo, jest tu kto? Farma Złote Kłosy. Ktoś jest, jakiś chłop. Wstawaj chłopie. I chłopka. Pozdrawiam. Okej, chyba trzeba poczekać aż się chłopi obudzą. Okej. Mój stary ma takie kiełbie we łbie, że widły na plecach nosi twoją modłą. Popisał? Wyszli gdzieś. Chyba nikt nie ma nic do powiedzenia, więc chyba sobie darujemy. Dobra. No tam jest jeszcze paru chłopów, ale myślę, że też nie będą miały nic do powiedzenia. Mieli nic do powiedzenia. No nic. Trudno. Dobra, jedziemy do tego dzielara. Zobaczymy co. Co się wydarzy dalej. Łotka dalej. Okej. Ciekawe, pola są równie ładne. W ogóle widoki ze wsi są bardzo ładnie zrobione w Wiedźminie. Bardzo swojsko wyglądają. Bardzo naturalnie też bym powiedział. No właśnie, tak wyglądają drogi. Dobra. Jedziemy! Okej. Ostatnio oglądałem film trochę o tym internecie. Łotka, nie tak szybko. Ale... tak nie wyglądały drogi w średniowieczu. Tak wyglądają współczesne drogi, które są wyjeżdżone przez pojazdy dwukołowe. W średniowieczu drogi były wyjeżdżane przez pojazdy z dwoma kołami oraz koniem z przodu, który no, często był jeden. Więc... wolnie.
drogi w średniowieczu były wydeptane najbardziej po środku. Więc to jest taki mały drobiazg, ale co tam. Dobra. A! Rycerze. Z tymi się już zaznajomiliśmy. Ciekawe, czy skończył się ten bug z brakiem blokowania. Ile mam czekać? Skończył się. Okej, dobra. Zdecydowanie się skończył. Okej. Quen, nowie. I będziemy ich hardować do śmierci. No dawaj. Okej. Za późno zablokowałem. Okej. Ło, że mnie ścili. Okej. Okej, jeszcze ten pan został. Jedziemy sobie tylko z kurczaka. Ała. Dobra. Tak. Miałem troszkę krótką przerwę, gdzie mi nie mogą wypaść sprawy. Dobra. Więcej złomu. I zobaczmy, o co chodzi z tym zielarzem. Już po wszystkim? Tak, po wszystkich nawet. Masz do powiedzenia? Uratowałem ci życie. Poradzilibyśmy sobie z nimi. My? Nie łapcie mnie za słówka. Co chcecie kupić? Dostanę może wyciąg z krwawnika? Tak, ale na zapleczu. Proszę za mną. Przypomniała mi się trochę ta historia z maruderami, którzy zaczepiali wioskowych niziołków. To było albo w Pani Jeziora, albo gdzieś w tych okolicach. W tym razie byli oni w stanie na własnej skórze doświadczyć, że niziołki świetnie rzucają pociskami. Dobrze, to się okaże. Miałeś mi coś do powiedzenia, zdaje się, więc mów. Jakby to ująć? Jest nam po drodze, Wiedźminie. Obaj musimy dostać się do skarbca Borsodich. Obaj chcemy coś stamtąd zabrać. Czemu więc nie połączyć sił? Przepraszam, a co dokładnie jest twoją siłą? Mam plan. Pracuję nad tym od roku, na papierze. Teraz czas przystąpić do akcji. Mogę na ciebie liczyć? O, serio? Nawet nie wiem, jak masz na imię. Jakie to ma znaczenie? Takie, że ewidentnie coś ukrywasz. I chyba nie tylko przede mną, bo inaczej nie siedziałbyś w piwnicy na jakimś zadupiu. Każdy ma coś na sumieniu. Ale przecież nie proszę cię o rękę, tylko o pomoc w skoku. Włamiemy się. Każdy weźmie, co mu potrzebne. A potem pójdziemy w swoje strony. Wiesz, że jeśli choćby spróbujesz mnie oszukać, coś wrobić, to nigdzie nie pójdziesz, bo urżnę ci łeb przy samym karku? Zdaję sobie sprawę z ryzyka. No to, jak już mi pogroziłeś, piszesz się czy nie? Okej, popytajmy się jeszcze. Wpierw powiedz, wiesz, czym w ogóle jest dom Maksymiliana Borsodiego? Wiem, że jest w skarbcu. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Ty też nie. Pomożesz mi w napadzie, czy nie? Okej, to jeszcze ostatnie pytanie. A ty? Co chcesz zabrać ze skarbca? Coś, co mi skradziono. To powinieneś iść na straż zgłosić przestępstwo, a nie szykować napad. Próbowałem. Nieraz. Rozumiem. Skrzywdzony przez system, oszukany przez świat, ale mniejsza z tym. Co ci skradziono? Długo by wymieniać, więc zmieńmy temat. Chodzisz czy nie? Okej. Niewiele się od niego dowiedzieliśmy. Nie jestem złodziejem.
Okazja czyni złodzieja, Wiedźminie. Mówię z doświadczenia. Opowiadaj. Domu aukcyjnego strzeże 20 redańskich żołnierzy. Całą dobę. Sporo. Wokół chodzą patrole, a za rogiem, o tu, są koszary. Więc opcja siłowa odpada. Trzeba wejść po cichu. Właśnie. Tylko, że to nie jest takie proste. Drzwi wejściowe pancerne. W oknach dwie merytowe kraty. Ale każda forteca ma jakiś słaby punkt. I ta nie jest wyjątkiem. Moim słabym punktem jest cierpliwość. Więc nie rób pauz, tylko mów dalej. Do domu przylega wieża, połączona przejściem przez strych. Dołem do niej nie wejdziemy. Bo straż. Ale na wysokości 60 stóp jest okno. Bez krat, bez okiennic. Trzeba się tam wspiąć, przejść po cichu do domu aukcyjnego. Następnie schodami w dół, do piwnicy. Potem zostaje tylko otworzyć albo wysadzić drzwi do skarbca. I voilà. Ta. Przejść przez dom aukcyjny w niezauważonym, potem wysadzić drzwi niezauważonym. Czarno to widzę. Czarno to widzę. Ta wieża ma ściany gładkie jak szkło. Nie wiem jak ty, ale ja nie dam rady się tam wspiąć, a... A ja wcale cię o to nie proszę. Daj mi skończyć. Żeby się udało, potrzeba jeszcze dwóch wspólników. Kogoś, kto dostanie się do wieży i spuści nam linę. I kogoś, kto otworzy skarbiec. Kasiarza albo speca od materiałów wybuchowych. Namierzyłem już obiecujących kandydatów. Teraz trzeba tylko zrekrutować najlepszych. To będzie twoje zadanie. Ja wolę się nie kręcić za dużo po okolicy. Zgadłem po kapturze. Domyślam się. Coś jeszcze? Tak, ale to już szczegóły, które poznasz, kiedy się zadeklarujesz. Dobra, no niech będzie. Nie bardzo mam wybór. Niech będzie, wchodzę w to. Ale pod jednym warunkiem. Nikt nie może zginąć, jasne? Jak nilfgaardzkie słońce. Co powiesz na kolejkę czegoś mocniejszego za owocną współpracę? Powiem, że wolałbym się wziąć do roboty. Jaki jest pierwszy krok? Wpierw będziesz musiał skompletować zespół, a potem przerzedzić trochę redańskie patrole. Za dużo ich się teraz kręci. Mogą nas zauważyć. Okej. No to po kolei. Opowiedz mi o włamywaczach. Zakładam, że pierwszym kryterium jest brak lęku wysokości. Dlatego moją faworytką jest Evelyne Gallo, artystka cyrkowa znana szerzej jako Łasiczka. Występuje teraz gdzieś pod Ochsenfurtem. Jej specjalność to gimnastyka artystyczna i spacer po linie. A włamania? Oficjalnie nie, ale porównałem trasy jej trupy i najgłośniejsze kradzieże ostatnich lat. Jedno idealnie nakłada się na drugie. Wątpię, żeby to był przypadek. Ale gdyby były z nią jakieś problemy, jest jeszcze Hugo Hoff, alias Mielony, Niziołek. Myślisz, że się nadaje? Ta pucata buzia niezbyt mi pasuje do kryminału. Zdziwiłbyś się. Hugo ma na koncie więcej włamów niż ty potworów. Co ważne, 2 lata temu ukradł pozłacanego kurka z dachu nowigradzkiego ratusza, więc spinać też się potrafi. Z tego co wiem, zaszył się w Ochsenfurcie, w domu koło bramy na Nowigrad. Tylko uważaj, mimo skromnej postury jest ponoć bardzo niebezpieczny. Okej, więc mamy do wyboru kobietę kot albo mini zabójcę. Okej, ciekawe. Dobra. Jedziemy dalej. Pogadajmy o ludziach, którzy mogliby otworzyć skarbiec. Cóż, zacznijmy może od tego, że jeden z nich jest krasnoludem. To Kazimir Bassi, rodem z Mahakamu. Spec od kontrolowanych eksplozji. Mówią, że szczyptą saletry wysadziłby w powietrze cały Nowigrad. Drzwi do skarbca to dla niego betka. Problem w tym, że jakiś czas temu Kazimir wycofał się z gry. Ożenił się, napłodził dzieci i osiadł we wsi Alnes. I takie inne głupoty. Może być, że nie przyjmie oferty. Jaką mamy alternatywę? Kwinto, najsłynniejszy kasiarz północy. Poszukiwany listem gończym w Kedwen, Lyri, Angren i Kowirze. Niestety, kilka dni temu wpadł.
Pojmał go niejaki Hans Scidaris, kondotier. Z tego co wiem, rozbili obóz na wschód od Oxenfurtu, na prawym brzegu Pontaru. Czyli jednego trzeba by wyrwać z rodzinnych pieleszy, a drugiego uwolnić z więzień. Przemyślę to sobie. Okej. Dobra. A co do patroli? O co chodzi z tym przerzedzaniem patroli? Mówiłem ci, że nie będę zabijał niewinnych ludzi. Spokojnie. Nie życzę nikomu śmierci. Tylko chwilowej niedyspozycji. Do rzeczy. Też tak myślałem. Namów garnizonowego kucharza, żeby dosypał dzielnym żołnierzom do strawy czegoś, co ich przykuje do łóżek. Co drugiego, powiedzmy. Nie chcemy przecież wzbudzać podejrzeń. Znam przepis na eliksir, który załatwiłby sprawę. O, widzisz. Uważ tego specyfiku. Mikstura na przeczyszczenie. Wreszcie, żeby ustalić, gdzie szukać kucharza. A potem przekonaj go do współpracy. Czarami, pieniędzmi albo pięścią. Okej, okay, dobra. Dobra, zbieram. Mamy plan. Mam co robić. Ja też. Spotkamy się tu, jak już wszystko załatwisz. Co wtedy? Wtedy wszyscy pospołu dobierzemy się Horstowi do dupy. To wcale nie zabrzmiało homoseksualnie. Wcale. Ale dobra. Będzie... Tak, będzie trochę roboty. Nie myślałem, że aż tak rozbuchają to zadanie, ale okej. Będzie ciekawie. Dobra. Czym zająć się jako pierwszym? Ha, mogę coś... Może mogę sobie coś uważać? Skoro już jestem mógłbym wyśmienitą wilkę sobie uważać. Tylko potrzebuję dwóch białych mew. I wyśmienity kot. Do tego potrzebowałbym... Witam. Nalewkę. Zobaczmy. Pozwól, że... Pewnie raczej nie będziemy żadnych nalewek. Nie. Dobra. Bywaj. Mogłem w karczmie w Oxenfurcie kupić. Ale dobra. Może najpierw zajmiemy się kobietą kot. Sezamie, otwórz się. Włamywacz. Hugo Hoffa, Eweline Gallio. Okej. Okay. Spróbujemy z kobietą kotem. Przy okazji. Za ciekawe. Masz tutaj... Chyba raczej żadne zioła ciekawe. Tych raczej mam duży zapas. Myśli chwostu. Ta tutaj. Werbalnie też raczej mam duży zapas. Dobra. Okej. Okay. I gdzie musimy się udać? Gdzieś tutaj do rezydencji Wegelburdów, dobra. Rozmawiajmy z panią Eweline Gallo, aka Selina Kyle, whatever. Dobra. Piękna pogoda. Na jakieś cyrki pod niebem. To pewnie chyba tym się zajmuje pani panna, bądź pani Ewelina. Eveline. No to zwróćmy pieniądze za bilety. Co ty chcesz zwracać? Wszystko wydaliśmy co do grosza. To mogłabyś, no wiesz, zdobyć więcej. No pewnie. To jest twoje rozwiązanie. Za każdym razem. Mogłem w lesie przy komandzie zostać. Tam choć śmierci godnej bym doczekał. Tak, jasne. Dobra. Zobaczmy, co z panią Eveline. Jak tylko mamy kłopoty, zwalasz odpowiedzialność na mnie. Jak w Mariborze. Pamiętasz Maribor? Kochanie, proszę, nie zmieniaj tematu. A ja mógłbym? Zależy. Coś ty za jeden. Geralt z Rivi. Wiedźmin. A ty jesteś... Wiedźmin. Włamywacz. Zwana Łasiczką.
Przez przyjaciół. Spokojnie, Merin, nie nadymaj się tak. No dobra, ty mów, czego chcesz? Jeden czy dwa? Wolałbym porozmawiać w cztery oczy. Evelyn nie ma przede mną nic do ukrycia, a... A ty miałeś pomóc przy rozstawianiu ław. Pilnie. Ale... Ale... Okej. No dobrze, to jeszcze raz. Czego chcesz? Zaproponować ci współpracę? Doprawdy? Jakiego rodzaju? Anonimowy występ. Bez publiczności. W pewnym domu aukcyjnym. A jeśli chodzi o wynagrodzenie, ile tylko zdołasz unieść? Na szpicla mi nie wyglądasz. Myślę, że się dogadamy, ale widzisz, mam problem. Dobra. No, słucham. O co chodzi? Widzisz, mieliśmy dać tu występ. Sprzedaliśmy już bilety. A tymczasem nasz kolega z trupy, Van Sokole Oko, stracił wzrok. Pił alkohol z lewego źródła. Smutna historia, ale nie w tym rzecz. Widzowie czekają, więc albo ktoś go zastąpi, albo trzeba będzie zwracać pieniądze. Tyle, że już je wydaliśmy, co do grosza. O, już widzę, dokąd to zmierza. No to przejdę od razu do rzeczy. Weź udział w naszym występie, to pomogę ci. A co miałbym robić? Skakać przez płonącą obręcz? Nie. Strzelać do celu. Okej. No, z kuszy strzelam nieźle, więc czemu nie? Chodzę w to. Świetnie. To jak, zaczynamy? Dobra, strzelec stracił mi wzrok. Jak to? Już? Kiepskie. Tak bez prób? Co tu ćwiczyć? Masz tylko strzelać do celu. Dobra, no. Kto nie umie strzelać do celu? Dobra, raz kozie śmierć. Możemy zaczynać. O, to mi się podoba. Człowiek, który nie boi się ryzyka. Idziemy. I taka nagła zmiana atmosfery. A teraz, panie i panowie, gwóźdź programu. Przed wami Geralt z Rivii. Zwycięzca turniejów strzeleckich w Angren, Dol Blatana i Bindu. Świetna zapowiadaczka. No, no zobacz, że Geralt nawet nigdy nie był w tych miejscach. Geralt, łap za kuszę i do dzieła. Dobra. Na co czekasz? Strzelaj! Jabłko celu! Jabłko! Dobra. Okej. Tyle? No cóż. Nie mówili, że będę strzelał do żywych celów. Ale zapewne byłoby, gdybym mu strzelił w głowę. Wspaniałym numerem Geralta z Rivii kończymy nasz występ. Dziękujemy i do zobaczenia. Świetnie. Szkoda, że ten pan nie strzelił w elfa, ale by było śmiesznie. Wiesz, też właśnie taką mam samą. Taką samą opinię. No, jeden występ mamy już za sobą. A co z następnym? Kojarzysz, gdzie tu w okolicy jest dom zielarza? Zajdź do niego i poproś o wyciąg z krwawnika. Tajemnica. Uwielbiam tajemnice. Do zobaczenia, Wiedźminie. Dobra. Okej, kogo następnego chcemy wziąć? Casimira czy Quinto? Casimir to był ten od wysadzania. Ja wolałbym to załatwić cicho. Więc zobaczmy, gdzie jest ten cały Quinto gość. Okej, niedaleko. Możemy się przejechać na płotce. Okej. Tempo, tempo!
Dalej, płotka, dalej! Trochę się ciężko tutaj będzie przycisnąć przez te wozy. Okej. Tędy dajesz? Okej, świetnie. Dobra. Dobra. Ładny księżyc. O, dzikie konie. Można je ujeżdżać, ale to nie daje żadnych benefitów. Właśnie, czy to jest tylko jeden księżyc? W wielu światach fantazy jest parę księżyców, ale co tam? Nie Wiedźminie. Wiedźmin jest realistyczny. Dobra. Ciekawe, co na miejscu się wydarzy z tym Quinto. Myślałem się, że będzie jadka jakaś. Ale co tam. Pierwsi ludzie, których trzeba będzie skrócić o głowę, bądź dwie, bądź więcej. Okej. Tempo, tempo! Okej, co tu mamy? Nie wiem. Dziki? A wilki tylko. Whatever. Sobie żyją w spokoju. Zabijanie ich nie daje mi żadnych korzyści. Okej, jestem na miejscu. Zwiedźmy jakoś. Po Bożemu. Kto tak mówi do mnie? Hans? Ty dałeś ogłoszenie? Tak, ja. Hans Tidaeus, Condottier. Mam potwora do zabicia. Zainteresowany? Okej, dobra. Co to za potwór? Żebym ja wiedział. Widzisz, to było tak. Nająłem się z kompanami u Radowida, ale ostatnio zaczął się spóźniać z żołdem, więc takiego, za darmo nie będę karku nadstawiał. Podzielam tę postawę, ale miało być o potworze. Już, już. Jak tu zaszliśmy, okazało się, że w okolicy grasuje jakaś bestia. Krowy porywa i tak dalej. Uznaliśmy, że trzeba chłopkom pomóc, więc chwyciliśmy broń i poszliśmy. Ja i Kurt w jedną, a Gert i Hank... Gert i Hank nie wrócili. Cokolwiek to jest, dorwało ich. Widać, że tu trzeba profesjonalisty, więc zrzuciliśmy się z Kurtem na małą nagrodę. Żeby ktoś pomógł miejscowym i pomścił naszych kolegów. Szlachetnie. Ba. Najemnik też ma swój honor. No, Wiedźmin to jak będzie? Zajmiesz się tym potworem? Dobra, zobaczmy, ile możemy od niego wynegocjować. Najpierw pomówmy o nagrodzie. Na przykład, że jest za mała. Dobra, dużo pewnie od niego nie wyciśniemy, ale spróbujmy jakieś może 320. Ile? Nie ma mowy! Okej, tak jak myślałem. Dobra, zjedźmy. 300? Trochę przesadziłeś, kolego. Ale tylko trochę. Może się jeszcze dogadamy. Okej. Wynegocjowaliśmy całe dwie dodatkowe korony. No ale trudno, nie będzie. Sukces. Dobra. Ciekawe, jak nas to doprowadzi do uwolnienia włamywacza. Zgoda. Gdzie zacząć szukać? Na południe stąd. Tam się rozdzieliliśmy i tam Gert oraz Hank przepadli. Okej. Bestia z Oxenfurtskiej puszczy. A właśnie, to już miałem to zlecenie. Okej. To swoją drogą. Zagadajmy jeszcze co do Kasia, że... Chyba nie ma nic do powiedzenia. Okej, może po zleceniu będzie miał coś do powiedzenia. Daleko to jest? Niedaleko. O, przy okazji jakiś punkt jest do zwiedzenia. Tak, nie zwiedzę zbyt dużo tej rzeczy. Będę musiał nadrobić kiedyś. Na przykład w następnym odcinku, w którym postaram się również uwolnić włamywacza oraz znaleźć kucharza. No i może nawet znajdziemy czas, żeby pchnąć jakoś ten nasz
tajny spisek do przodu. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!